Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. W tej chwili macie wgląd w moje konto na AWB-rze, na autoresponderze i w taki krótki sposób pokażę Wam, jak zrobić nową webform. Klikam, pokazuje się jakiś loading, pokażę jakąś taką najprostszą i mamy tutaj kilka opcji już wcześniej zdefiniowanych, także AWB daje nam naprawdę dużo możliwości, ale ja sobie właśnie wybrałem tutaj taką dosyć klasyczną, jedną z najpopularniejszych, przykładowo mój newsletter. Na tym przykładzie pokażę, że mają jednak problemy z polskimi literami. Można edytować. Edit. O. Zamiast name damy sobie imię. No niestety tutaj już nie daję E, aby wszystko jakoś żeby nie było problemu z polskimi znakami. Tutaj też przykładowo edit footer. Edytujemy stopkę. Zapisz się do mojego newslettera. Oczywiście i tutaj się pokazuje Klaus i oczywiście Save Web Form i za każdym razem każe nam tutaj iść do kroku następnego. Jakoś musimy ją nazwać, tą nową formę. My Web Form testowa. Wideo marketing.pl. Tutaj mamy kilka opcji, możemy wybrać audio version, smart video. No, zobaczmy to. Możemy również użyć naszej strony. No, spieszymy się, także zrobimy tutaj Smart Video Version i jakieś małe preview, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Go to step 3. Oczywiście musimy ją zatwierdzić. No i na samym końcu publikacja tejże formy, tej opt-in formy. Zalecają tutaj zrobienia tego samemu, ale przypuszczam, że również pomagają skontaktować się z webmasterem. Wejdziemy jeszcze na settings, na design i proszę zobaczyć, ile tutaj jest różnych ciekawych możliwości. Wchodzimy na advanced. Możemy sobie dodać background image. Gdzieś Wam jeszcze chciałem pokazać opcję Light Up, ale coś w tej chwili nie mogę jej znaleźć. Tutaj możemy sobie wszystko ładnie
pozmieniać, pododawać header, footer, privacy, nawet możemy sobie dodać counter. No, dodajmy sobie counter. I jeszcze tutaj jeszcze na sam koniec chciałbym pokazać Wam, ile możliwości typów formy. Podstawowa to jest inline, którą po prostu wklejamy, forma statyczna. Natomiast ciekawą jest tutaj popover, czyli jak ładnie piszemy, jak ładnie piszą od AWBera usually unblockable, czyli z reguły się nie blokuje. No, zobaczmy ten popover. Zobaczmy, zróbmy jej save. Gdzieś tutaj powinno być jakieś preview. Ale nie, weźmy, zróbmy lightbox. Lightbox. Przy lightboxie mamy kilka innych opcji, czyli przykładowo niech to nam się pokazuje danemu internaucie co kilka dni, przykładowo co 3 dni i z małym opóźnieniem 3-sekundowym. Save web form. Go to step. Te same opcje, czyli tu możemy zrobić, co tu zrobimy, basic version, preview, oczywiście znowu zapomniałem zapisać i do publikacji na stronie. I do publikacji na stronie. W tej chwili wkleiłem to, co mi wyprodukował AWBER na jakąś moją pierwszą, lepszą stronę. No i zobaczymy, jakie są tego efekty. Widzimy tutaj, zobacz wpis. No zobaczymy. O, pojawia się stronka i cyk, cyk, nasza forma. I szybciutko jeszcze się przynajmniej na chwilę zasubskrybuję do swojego newslettera, albo i nie, ale przynajmniej, żebym Wam pokazał, jak to wszystko ładnie wygląda. Submit button. No i ponieważ już raz to wypróbowałem, wskazuje mi na to, że nie mogę się drugi raz zapisać do swojej subskrypcji. Także nawet o tym AWBER pomyślał, czyli you are already subscribed to the list. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki. Wideo przydługawe, ale zapraszam do komentarzy na temat wad i zalet swojego autorespondera. Z tego co wiem, AWBER ma problemy z polskimi literami, powstają krzaki, poza wersją oczywiście HTML. Także bye bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl.